Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony 352 i moi drodzy, witam Was w czwartym odcinku Zagrajmy w Wiedźmin 3 Krew i Wino. Moi drodzy, brzmię jeszcze dosyć strasznie, ale już choroba, można powiedzieć, że mnie odpuściła. Został tylko delikatny katar i w sumie to, no, delikatna chrypa. Także co jakiś czas mogę tak sobie chrząknąć. Moi drodzy, zaczęliśmy ostatnio zadanie Bohater Narodowy. Rzecz jest taka, że ja poza odcinkiem pochodziłam sobie po mapie i poodkrywałam zadania z tablic ogłoszeniowych. W tym odkryłam bardzo jedno ciekawe zadanie, polegające na śladami proroka Lebiody. I żeby rozpocząć to zadanie, my potrzebujemy udać się do... gdzie to było? Do kamieniołomu Ardaiso, czyli konkretniej tutaj. Zrobimy to, myślę, że w kolejnym odcinku albo za dwa odcinki. Dzisiaj zajmiemy się zadaniem Bohater Narodowy i jak starczy nam czasu, to zajmiemy się kwestią wiedźmińskich mutacji. I oczywiście te mutageny mam odblokowane, biorąc pod uwagę fakt, że zaczynałam grę na nowej grze plus i po prostu te mutacje mam działające. Ale no, nie chciałam z tego korzystać, bo uznałam, że to byłoby nie fair w stosunku do gry, bo tak naprawdę mamy to jeszcze fabularnie nieodblokowane, można powiedzieć. Ale dobra, naszym zadaniem dzisiaj jest co innego. Naszym zadaniem jest odnaleźć skradzione jaja. Jakkolwiek dziwnie to nie brzmi, tutaj jest kurator sztuki, a my musimy zbadać to miejsce. Teraz jest fajnie, bo jesteśmy tutaj za dnia, no i mamy naszego Reynalda. Wyraźne ślady piłowania. To była bardzo precyzyjna kastracja. No, widać. Zaschnięta plamka krwi. Ktoś się chyba przeciął przy piłowaniu. Nie wiem, nie pójdziemy może za zapachem krwi, czy coś w tym stylu? No, wychodzi na to, że nie. Musimy poszukać czegoś innego. Tutaj na dole, tutaj raczej nic nie będzie, chyba że przy wyjściu. Szczególnie, że gra mnie tutaj skieruje właśnie powyżej. Jest i narzędzie zbrodni. Diamentowy brzeszczot. Okej, mamy narzędzie zbrodni, mamy to. Tu coś jest jeszcze. Na gwoździu wisi kawałek płaszcza, mocno spryskany wodą kolońską. Zapach powinien prowadzić do złodzieja. Dobra, to gdzie ten zapaszek? Bo nie widzę nic. Och, tu jest, bardzo niewidoczny, bo tutaj tu są... Szczerze mówiąc, kiepsko to widać. To zadanie nie powinno nam zająć zbyt wiele czasu. Dobra, tutaj jest zapach. I zobaczymy, gdzie nas to zaprowadzi. Dobra, bo mi się zapach urwał tutaj. Kurde, naprawdę ciężko tutaj w tym tu są coś widać. Dobra, nie widzę już tego zapachu. Chyba w tę stronę, dokładnie. Wiecie, co jakiś czas trzeba się cofnąć, żeby tak zaskoczyło, gdzie ten zapach jest. Dobra, teraz chyba na dół, czy nie na dół? Chyba niezbyt. Dobra, tu na górę. No, widzę, jest ciekawie. No, będzie chyba jeszcze ciekawiej. O, widzę, że przeszkadzam. To nie jest to, na co wygląda. Słowo honoru. No, potknąłem się, a ona już tam leżała. Psst, Fuchs, to nie on. Ja przysięgam. To wszystko nieszczęśliwy zbieg okoliczny. Co? Poczekaj, to nie jest mój mąż. Że co? Nie, nie twój mąż? Kim jesteś i co robisz w moim domu? Natychmiast się wynoś!
bo wezwę straż. Uspokój się. Chcę tylko porozmawiać. Wydaje mi się, że nie mamy o czym rozmawiać. Ależ wprost przeciwnie. Mamy, mamy. Muszę przyznać, że jesteś w znakomitej formie jak na swój wiek. No, zdrowe odżywianie i lampka wina z rana świetnie konserwują. To ciekawe, naprawdę ciekawe. A słyszałeś może kiedyś o posągu Reginalda Dobry? Każdy w tym mieście o nim słyszał. Reginald to nasz bohater narodowy. Rzeczywiście. Skoro jesteś tak świetnie poinformowany, to może wiesz, kto ukradł mu jaja? Ja wszystko wyjaśnię. To... Rosalinda? Wiem, że tam jesteś. Idę w twój gach. No nie, jeszcze on. To naprawdę nie jest mój dzień. Mam cię, parszu. Stawaj do walki, ty. Zaraz. Co tu się dzieje? Rosalinda, jednego jeszcze mi ci wypaczy. Ale dwóch? Zaraz. Ja nie mam z tym nic wspólnego. Masz mnie za naiwnego? Zaraz się oduczę dobierania się do cudzych żon. Nie mam na to czasu. Wracaj do domu. Tak. Tak będzie lepiej. Ja... Nic tu po mnie. Nie wiem, kim jesteś. Ale gdyby nie ty, to byłoby ze mną krucho. Dzięki. Dzięki za ratunek. To teraz może porozmawiajmy. Rosalindo, kochanie, bardzo cię proszę. Zostaw nas samych. No dobrze. Przyznaję się. To ja ukradłem te jaja. I nie uwierzysz. One naprawdę działają. My z Rosalindą dzisiaj, wyobraź sobie, już 3 razy. 3 razy? Robi wrażenie. No nie? W moim wieku to więcej niż przez ostatnie 10 lat. Mimo wszystko ukradłeś te jaja i musisz je zwrócić. Słuchaj, a może się jakoś dogadamy? Zostaw mnie, ja ci zapłacę. Nie daj się prosić. Dzięki nim znowu czuję się młody. Nie ma mowy. Muszę zabrać te jaja. A jakbyś mi je zostawił... Jeszcze na dzień? Albo 2? No. O góra 3, co? Nic z tego. Przykro mi. W sumie... Dobrze, że w ogóle mogłem z nich skorzystać. Proszę. Oto one. Dzięki i powodzenia. Myślę, że bez nich też całkiem nieźle sobie poradzisz. No dobrze, ja jestem bardzo ciekawa, jak ten staruszek używał ich, bo wiecie, to jest tam, nie wiem, one są chyba z mosiądzu albo z jakiejś stali, ale przepraszam. Dobra, może ja nie będę wnikać, bo wyjdę na jakąś dziwną osobę, która za bardzo się interesuje takimi rzeczami. Dobra. Bardzo fajne zadanie, trzeba przyznać, można się troszeczkę pośmiać. I panie kuratorze sztuki, mam jaja. Jak? Udało ci się odzyskać jaja Reginalda? Proszę, odzyskałem je. Niech mnie lebioda uściśnie, to naprawdę one.
Mam nadzieję, że ta drobna nagroda odpowiednio wyrazi moją wdzięczność. Wpadnij też jutro na uroczyste odsłonięcie i pogłaskaj Reginalda zupełnie za darmo. Niech stracę. Okej, okay. To może co? Może się przemedytujemy tę dobę? Raczej nie stracę na tym nic, a nic. A będziemy mogli spróbować to zrobić. Dobra, jutro, czyli rozumiem, że jak się prześpię dobę, to powinno być okej. Okay. Jezus. O Boże, niepotrzebnie spałam, ale widzę, że fajne rzeczy się tutaj dzieją. Dobra, zadania. Pogłos, zadania poboczne. Zadania poboczne, nas interesuje zadanie przemiana, bo myślę, że zdążymy jeszcze dzisiaj to zrobić. Zobaczymy, jak stoimy z czasem. Ja, wiecie, ze względu na to moje gardło, nie chcę tracić za dużo czasu na nagrywki. Znaczy się tracić, Jezus, co ja gadam? Po prostu nie chcę, żeby te filmy były długie, bo mój głos troszeczkę może na tym stracić. W ogóle też muszę jeszcze parę rzeczy zrobić, a chciałabym, żeby ten odcinek się pojawił dzisiaj o 14 dla was, więc... No, a jeszcze by się przydało nagrać od razu na jutro jakiś film i jeszcze muszę skoczyć do sklepu i coś tam, także... No, i w ogóle mam ostatnio urwanie głowy, ale myślę, że o tym opowiem wam troszeczkę na jakimś vlogu. Bo też się przymierzam do tego, żeby to zrobić, ale ja mam tak zawsze w zwyczaju, nie wiem jak to działa, chyba jakaś magia, że po prostu zawsze jak jestem chora, to myślę o nagrywaniu dla was jakichś vlogów albo Q&A. Przykład, moje pierwsze Q&A na kanale jest w momencie, kiedy delikatnie lepiej się poczułam podczas choroby. Także no naprawdę widzę, że ja nie mam nic innego do roboty, na to wychodzi. Cmentarz za murami. Dobra, jesteśmy na cmentarzu, musimy znaleźć grób Moro. Dobra, to co, to poszukajmy. Tu coś jest. Thomas Moro, profesor. Ej, no bez jaj. To był przypadek. Napis w starszej mowie. Wybawienie nie leży w Dolnevde, tylko w naszych sercach. Chwała niech będzie Eliren. Wiecie, że to był przypadek, że to był pierwszy grób, którego dotknęłam? Zarazo. To by było na tyle, jeśli chodzi o dziennik profesora. Wygląda na to, że nie tylko ja o nim wiedziałem. Powinienem się tu rozejrzeć. Okej, mam jakieś stopy. Ślady stóp. Wąskie i płytkie, czyli to był ktoś lekki. Pewnie kobieta. Ciekawe, dokąd prowadzą. Kobieta? Zaraza. Ślad się urywa. Ciekawe, czy ten, kto okradł grób, dowiedział się więcej niż ja. Okej, czyli wracamy do grobu. Korzystam z wiedźmińskich zmysłów. No korzystam, do cholery. Profesor raczej nie pomoże mi w poszukiwaniach. Więcej się tu nie dowiem. Musi mi wystarczyć mapa, którą dołączyła Jen. No i napis z nagrobka. Wspominał Eliren i o Dolnevde. Dolinie Dziewięciu. Dobra, tylko pytanie, gdzie mam tą mapę od Jen? Zaraz zobaczymy. Przedmioty fabularne to powinny być chyba. Stara mapa tu są. To chyba to miałam sprawdzić. Mapa wskazuje na miejsce, w którym teraz płynie rzeka Saint-Retour. To tam musiała być ta Dolina Dziewięciu. Trzeba to sprawdzić. Dobra, najpierw zaczniemy od tego, że może ja się spróbuję tepnąć gdzieś bliżej tego zadania. Tutaj. Mam gdzieś tutaj jakiś znacznik, cokolwiek. Mam wioskę. Także to mamy na plus. I możemy ruszać. To co, płotka i lecimy. W ogóle muszę płotce kupić jakąś nową stylówkę, żeby jeździła może, wiecie... Taką stylową z Toussaint. Tylko muszę przyjrzeć gdzieś jakiegoś kupca, który ma takie rzeczy dla koni. W sumie może tutaj ma gościu na przykład. Podróżny kupiec. Hej, cześć! Czołem! Nie potrzebuję... A masz rzeczy dla konia? Pokaż. Byłoby fajnie, jakbyś miał. Nie masz. Masz takie pierdoły. W sumie mam sporo rzeczy do sprzedania. Do zobaczenia.
Ale to myślę, że będziemy uzdrawko potem sprzedawać. Tu jest w ogóle też jakiś płatnerz. Zbrojmistrz. Dobra, ale to może nie wychodźmy tak daleko poza szereg. Płotka zaczęła jeść komuś stragan i zablokowała mi się o panią. Także musimy trochę odbiec i przywołać ją jeszcze raz. Co za koń? W sumie wiecie co, możemy pobiec sobie tak po prostu, bo widzę, że tutaj jako takiej ścieżki to nie ma. Także pobiegnijmy po prostu. Znaczy w sumie tu jest ścieżka, ale teraz mamy tak, że mamy nieograniczoną wytrzymałość, bo że mnie goni jakiś potwór, więc możemy sobie skorzystać. Pantera? What the hell? Fajne rzeczy w tym lesie. Nie wiedziałam, że pantery żyją w tu są. Dobra, jesteśmy tak naprawdę przy rzece. Kolejna pantera. Nie przejmujemy się. Dobra, czyli albo będziemy mieli jakieś... Naprawdę. To było tak proste, tak szybkie. Wow, ale ładne. Czemu ten utopiec mi nic nie zrobił? Dobra, nie płynie ich tutaj więcej, więc... Możemy popłynąć do jaskini. Dobra, tutaj niby płynie, ale... Raczej nic mi już nie zrobi, jak tu wpłynęłam. Dobra, sporo zwłok, ale pozwólcie, że najpierw wypłynę. Ten utopiec za mną płynie? Nie. Było bardzo dziwne. Ten utopiec jest, widzę, w przestworzach jakiś. Dobra, ale my zgarniemy to, co tutaj mają, te stworki. Srebrny pierścień. Tutaj jakieś fajne rzeczy. Właśnie, w ogóle dodatek tutaj dodaje barwniki do zbroi. Jakiś mieczek podniosłam. Tu jest jakaś skrzynia. O, jest zamknięta. Czyli co, ja tam powinnam znaleźć jakiś kluczyk? Chyba na to by wyszło. A bo tam jest jeszcze w ogóle jakieś całkiem inne wejście, a tutaj było całkiem coś innego. Wiecie, to też jest możliwe. Bo gra mi nic nie odznaczyła. Dobra, musimy się pozbyć tych utopców. I poszukać czegoś. Tu jest jakiś trup. Dobra, wypłyńmy, bo mój Geralt już ma mało powietrza. Poszukaj wejścia do laboratorium. Okej, tutaj mi coś pokazuje. O, chyba jakiś portal. O, no jasne, to takie oczywiste było. Ale ciekawa rzecz. Wow. Ten, kto okradł grób profesora Moreau, musiał w nim znaleźć coś, co uaktywniło portal wejściowy. Ciekawe, jakie niespodzianki mnie tu czekają. Normalnie wiecie, co woda tutaj wpada, to jest świetne. Pewnie spotkam jakiegoś wiedźmina, kurde, przemienionego i trzeba będzie się z nim bić. Już raz tak było, przy Wyspie Świątynnej. I to nie było fajne. Wow, naprawdę.
ciekawa rzecz. Widzę, że spore jest to miejsce, ale na szczęście droga nas prowadzi w miarę dobrze. Wygląda na to, że oprócz mnie ktoś tu jeszcze jest. Ktoś bardzo szczupły. Nie przecisnę się tędy. Muszę znaleźć inną drogę. Buty buklerskiego strażnika. Dobra, bo tam na górze jeszcze coś mogło być. I ktoś naprawdę się tędy przecisnął? Czy to jest praktycznie niemożliwe? Piki wystające z ziemi. Ktoś tu ma słabe poczucie humoru. A ja naprawdę mam tędy iść? Dobra. Dobra, wiecie co? Zrobimy sobie zapis, bo mi się bardzo coś tutaj nie podoba. Au. Widzę, że Geralt dostał popięcie. Dobra. Aha, nie mogę zepsuć stanu gry. Wow, 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 dobra, udało mi się. Tam mogę przejść, ale tu coś jeszcze jest. Ej, ja mogę to... Dobra, chyba tak się nie da. Może kuszam gdzieś mogę wycelować? Dobra, nie no, zdążyłam na luzie. Dobra, bo znalazłam kolejny mieczyk. I one są lepsze od moich, dobra. Sobie zmienimy. Stalowego chyba nie mam. Ewentualnie te buty z Bokler. Dobra, to akurat gorsze rzeczy. Ty, a może jak to zgaszę, to się pułapki wyłączą. Niestety. Biegaj, Geralt. Dobra, udało się. Pominęłam coś? Czy mi się wydawało? Wydawało mi się, dobra. Wino est est, dobrze. Co dalej? Kruszec miedzi. Jest zapis. O, tak myślałam, co tym razem. Pantera. Nie wiem, czy srebrny, czy stalowy na was. Kurde, i silne są. Chyba jednak srebrny. Kurde, ej, nie wiem jaki miecz mam na panterę. To jest zwierzę z jednej strony, ale widzę, że ten srebrny to sobie lepiej radzi z nimi. Dobra, jeszcze raz jaskółeczka. Ała. Ej, no kurde, pantero. Czy wiecie, to są w sumie jako strażnicy, więc nic dziwnego, że lepiej sobie radzę tamtym. Dobra, podpalimy ją trochę delikatnie. Jeszcze może z cios dwa i powinno być po krzyku.
Uff. Tak, to było jako upiory, dobra. Uff, powiem wam, że to było dosyć wymagające. No nie dziwię się, że ktoś tutaj zginął. A mnie by się przydało w sumie zrobić jakąś medytację. Tylko nie wiem, czy Geralt będzie chciał w tym miejscu godzinkę się przemedytować. Dobra, na luzie. W porządku. Sprawdźmy, co będzie dalej. Tu mogę zejść na dół. Też mogę zejść na dół. Ciekawe. Kolejny kruszec miedzi. Tylko tym razem jako ruda. Mogę to zebrać? Mogę. Kolejna broń srebrna. No, no, naprawdę rozbudowane miejsce, trzeba przyznać. To co, możemy zejść na dół. Czyli to jest ta sama droga akurat tutaj. Coś jest. Zakrwawione bandaże. Ktoś tu opatrywał rany. Pewnie zranił się próbując wspinaczki. Cóż, przynajmniej udało mu się uniknąć panter. No tak, na mnie. Dobra, czyli jesteśmy na dobrej drodze, droga jest jedna. Dobrze wiedzieć w sumie. Warto takie ścieżki monitorować. Elfie narzędzie płatnerskie. Nadpalony dziennik profesora Moro. Odkąd nieopodal laboratorium zaczęły się kręcić jakieś podejrzane typy, zmuszony byłem wzmocnić zabezpieczenia. Podejrzewam, że są to zwyczajni bandyci szukający łatwego zarobku i raczej nie zainteresowani moimi badaniami, ale przezorny zawsze ubezpieczony. Poza tym za radą zaprzyjaźnionego inżyniera postanowiłem postawić na proste zabezpieczenie mechaniczne. W jednej z sal po drodze do laboratorium umieściłem na znacznej wysokości 4 ruchome kamienie, które gdy je wcisnąć, zwalniają mechanizm zabezpieczający i otwierają drzwi. Dla mnie to pestka, ponieważ wymaga jedno użycia prostego zaklęcia, podczas gdy dla zwykłego rebusia może stanowić wyzwanie dwojakiego rodzaju. Po pierwsze, owe kamienie należy dostrzec i skojarzyć, do czego służą oraz znaleźć sposób na to, jak je wcisnąć. My możemy takie rzeczy ardem wciskiwać, z tego co kojarzę. Dobra. To było ciekawe. Kolejna pantera. Kłęby się przydało. W ogóle mam wpis może o panterze? Byłoby spoko, jakbym miała. Nie mam. Ciekawe. No dobra. No wiedziałam, że się obudzi. Dobra, pani Pantero. Dobra, mam Quen. Może damy radę. Widzę, że młynek fajnie nawet na nią działa. Dobra, już po niej. Także mamy tutaj ją z głowy. I teraz tak. Zobaczmy po pierwsze, jak stoimy z czasem na odcinku. Będzie najwyżej dłuższy, bo chciałam to dzisiaj zrobić. Także się poświęcę. Niech będzie. Będzie się dłużej montował i w ogóle. Tutaj coś jest. Nic tu nie ma. Dobra. To ruszamy dalej. Okej. Co my tu mamy? Tu jest jakiś szkielet. Tutaj mamy coś innego jeszcze. Tutaj są kamienie i podejrzewam, że możemy ewentualnie też kuszą w nie wycelować. Tak. Okej, tu będziemy mieli przejście, dobra. W porządku. Drugi. Czyli tam na dół nie schodzimy, rozumiem. Tu jest trzeci.
Jeszcze jeden jest tutaj. I co, otwarte? Udało się. Pięknie. I nie zginęliśmy, więc jest cud. Interesujące miejsce. Wygląda, jakby ktoś starannie je zaprojektował. Powinienem się tu rozejrzeć. Czy tylko ja wiem, że te gargulce wszystkie zaraz ożyją? Nie sądzę, żeby te gargulce chciały udzielić. Gargulec był reliktem? Co to było? O kurde, za stworzenie. Pamięta ktoś? No tak. Mogłem się wyjaśnić. Dobra, nie, ja nie pamiętam. Bestiariusz. Istoty magiczne? To był gargulec? Tak. Dobra, to lecimy. Ekwipunek. Była jakaś petarda na niego. Kurde, nie zwróciłam uwagi. Dobra. Istoty magiczne to po pierwsze. Po drugie. Na szybko sobie sprawdzę jeszcze w tym bestiariuszu petardę. Może mi też uratować życie. Gargulec. Bomba dwumerytowa. I Quen. Dobra, ekwipunek. Bomba dwumerytowa. Nie mam tylko podstawową, ale jestem w dupie. Na szczęście tylko jeden gargulec mnie atakuje. Quen, wyśmienita jaskółka i może byśmy spróbowali... Siup! Dobra, dobra, panie. Ojojoj, dobra, nie zdążam odskoczyć. Dobra, dobra, panie gargulec. Au, no, ja pierdzielę. Jeszcze raz. Gorzej będzie, jak to nie będzie jedyny gargulec. A pewnie tak będzie. Mogę się medytnąć? Uff, mogę. Okej, to było dziwne. Ale chyba się udało. Łapa gargulca. Dobrze, czyli to mi będzie potrzebne gdzieś. Tutaj. To wspaniale. Portale. Robi się coraz lepiej. O Jezu, znajdź drogę przez portale? To będzie straszne. Zaraza. Jestem w punkcie wyjścia. Dobra, wiemy. Jestem w punkcie wyjścia. No. Zaraza. Znowu źle. Może jest tu gdzieś jakaś wskazówka? Wskazówka. Zaraza. Jestem w punkcie wyjścia. Wskazówka. Podejrzewam, że skoro ten gargulec ożył, to może tu? Dobrze. Teraz trzeba znaleźć kolejne przejście. Dobra, teraz żeby się nie ten, wiecie. Nagle nie trafić na dół, bo będziemy mieli problem. To spróbujmy wejść w inny portal. Na przykład ten. Zaraza. Jestem w punkcie wyjścia. Dobra, już teraz wiem, jak to działa. To może ten? Posągi zdają się patrzeć w konkretnym kierunku. Może to one wskazują właściwy portal. W sumie ma to sens. Dobrze. Teraz trzeba znaleźć kolejne przejście. Dobra, posągi, tak? Tutaj nie było dobrze. Tutaj też nie było dobrze. Ej, ale jak ja mam się dostać na drugą stronę? Mamy problem.
Chociaż nie. A ten mnie zaprowadzi z powrotem na dół. Zaraza. Jestem w punkcie wyjścia. Dobra, skoro posągi patrzą w konkretnym miejscu, w konkretne miejsce, to co? A, te posągi! Dobra, to już wiem. Tamten portal jest prawidłowy. Wiecie co? Zrobimy tak. Dobrze. Teraz tak. Trzeba znaleźć kolejne przejście. Dobra, dobra, dobra. Geralt, nie! Gerwant! Proszę cię, nie rób takich rzeczy. I teraz tu. I tu. Dobrze. Teraz trzeba znaleźć kolejne przejście. Okej. Okay. Teraz pytanie, gdzie ten gościu się patrzy. Tam. Wow, wow, wow. Dobra, tylko nie spadajmy tędy. Wychodzi na to, że tu. Mamy to. Tutaj Moro musiał mieć swoje laboratorium. Dobra, po pierwsze, to sprawdzamy te rzeczy, co tutaj są. A po drugie, spojrzymy zaraz na resztę. Błagam, aby tutaj już nie było żadnych za... Czemu zjechałam po schodach, które miały schody? Dziwne to było. Jest megaskop. Teraz wystarczy wybrać któryś z wpisów. Że co? Ja chyba nie wiem, o co chodzi. A. 18 jule 1102. Rozpoczynam mój wielki życiowy projekt. Ważniejszy niż cokolwiek, nad czym dotychczas pracowałem. Bo dotyczy mnie osobiście. Mnie i mojego syna. Kiedy 15 lat temu zostałem napadnięty przez leśną bestię i ocalił mnie Wiedźmin, nie sądziłem, że za ratunek przyjdzie mi zapłacić losem własnego syna. Gdybym mógł cofnąć czas, wolałbym wówczas zginąć, niż oddać mego jedynaka Wiedźminom. Ale stało się, a w dniu, gdy Jerome został zabrany, ja postawiłem sobie za punkt honoru, że go odzyskam. Dziś, po latach badań i przygotowań, wreszcie stworzyłem maszynę, dzięki której jestem w stanie badać mutacje. Jeśli bogowie będą mi sprzyjać, uda mi się też je cofnąć i przywrócić Jeroma normalnemu życiu. O kurczę. A więc profesor chciał cofnąć wiedźmińskie mutacje, a nie uczynić je silniejszymi. Ciekawe, czy mu się udało. I co to znaczy dla mnie? Brakuje kryształu z zapisem. Rozejrzę się po laboratorium. Może gdzieś tu leży. Obserwacja 30. Mutacje nie następują od razu. Co ciekawe, nie tyle chodzi o to, że rozwój następuje w miarę upływu czasu, ale raczej o to, że aby mutacja postępowała, konieczne jest nieustanne podawanie odpowiednich mutagenów. Obiekt nie znosi tego najlepiej, ale znalazłem sposób, żeby uczynić mutacje mniej inwazyjnymi. Dodaję do bazy mutagenu białko ze zmutowanych jaj z kolopendromorfów. Trzymanie ich w oszklonym terrarium powoduje, że nie osiągają dużych rozmiarów. Z kolei same jaja wyglądają zaskakująco ładnie. Zmutowane dają piękną poświatę.
Miejmy nadzieję, że metoda z użyciem jaj na dłuższą metę nie wykaże znaczących skutków ubocznych. Brakuje kryształu z zapisem. Rozejrzę się po laboratorium. Może gdzieś tu leży. To już ostatni wpis. Lata badań, prac, wyrzeczeń i nic. Wszystko na marne. Nie udało mi się osiągnąć zamierzonego celu. Wszystkie mutacje, którym poddałem moje obiekty, okazały się nieskuteczne, kiedy zastosowałem je na Jeromie. To, co miało wyleczyć go z wiedźmiństwa, wrócić go normalnemu życiu, tylko pogłębiło jego mutację, czyniąc go jeszcze szybszym, silniejszym, jeszcze bardziej nieludzkim. Mój syn już na zawsze będzie wiedźminem. Poległem. Czas opuścić to miejsce i wrócić do domu, do Lidii. Może zechce mnie przyjąć z powrotem. Przepisy i mutageny zostawiam tutaj. Niechaj rozsypią się w proch, tak jak moje marzenia o odzyskaniu syna. A więc ostatecznie profesorowi nie udało się odwrócić skutków mutacji, tylko je poszerzyć. Szczęśliwie dla mnie. Z zapisków na kryształach wynika, że profesor próbował odwrócić skutki wiedźmińskich mutacji, ale jedyne co osiągnął, to ich wzmocnienie. Jako bazy do mutagenów używał białka z kolopendromorfów. Powinienem się za nim rozejrzeć. No dobra. Znajdź brakujące kryształy do megaskopu. No znajdziemy oczywiście. Nie mogę tego zbadać. Dobra, zanim będę się tym zajmować, to te kryształy bym chciała zdobyć. Chociaż tutaj mogą być też jakieś notatki właśnie w tym miejscu. To pewnie tutaj Moro przetrzymywał swojego syna. Smutne. No smutne, ale prawdziwe. Ładna biblioteczka. Większość to księgi o mutacjach i genetyce. Wiedźmińskie mutacje, wstęp do badań. Zanim rozpocznie się rozważania i dalej badania na temat wiedźmińskich mutacji, należy zdać sobie sprawę ze specyficznej fizjologii i biochemii tych osobników. Zmiany, jakie zachodzą w ich organizmach podczas tzw. próby traw, a które uznaje się za nieodwracalne, powodują, że wiedźmini są bezpłodni, wyróżniają się nadludzką siłą oraz wyostrzeniem zmysłów. Regulują też ich emocje oraz ludzkie odruchy. Choć dane na temat próby traw oraz innych zmian, którym poddawani są młodzi adepci wiedźmińskiego cechu, od zawsze były ściśle chronione przez wiedźmińskich mistrzów i czarodziejów. Ludowik Celestin z Banart ręczy, że bazą wiedźmińskich mutagenów stanowiło z całą pewnością białko z kolopendromorfów siwych, zwanych zwyczajowo białymi wdowami. Jednakowoż wszelkie badania stanowiące dowód na potwierdzenie tego stwierdzenia zaginęły. Ciekawe. O kurczę, tu mogę zejść. Podejrzewam, że tam są jaja. Kryształ do megaskopu. Jeszcze jeden potrzebujemy. Spreparowane narządy. Mam nadzieję, że ich poprzedni właściciele nie byli przymuszeni, żeby je oddać. Oj, Geralt, myślę, że byli. To jest chyba portal powrotny, coś tak czuję. Intrygująca maszyneria. Tylko jak ją uruchomić? Dobra, zaraz do tego dojdziemy. Jest kolejny kryształ, także zaraz pójdziemy tego wszystkiego wysłuchać. Skolopendromorf, jedyna osłoda wygnania. Wielką cenę przyszło mi zapłacić za moją przewinę. Zesłanie mnie z dala od cudownych pustkowi i stepów Ofiru do tej paskudnej, zielonej krainy, gdzie wszystkie zapachy i smaki są tak intensywne, że aż mdli napawa mnie smutkiem i żalem. Jedyną osłodą stała się dla mnie mała kolonia skolopendromorfów, czy też bardziej naukowo mówiąc, skolopendromorfów.
A, tam było skolopendrów. Zwanych tutaj wijami, żyjących niedaleko mojej chaty. Te cudowne stworzenia, których widok kojarzy mi się z domem, obrały sobie za siedzibę ten teren prawdopodobnie z powodu bliskości szarlejów, których łajno jest pożywieniem dla drobnych zwierząt, zjadanych z kolei przez skolopendry. Podkradam się do nich czasem, gdy żerują i podziwiam ich haczykowate odnóża, imponujące szczeko żuwaczki, tak potężne, że aż sprawiające wrażenie żelaznych oraz błyszczące chitynowe pancerze, w których niemal można się przejrzeć. Tu coś jeszcze jest? Domyślam się, że ten człowiek nie trafił tu z własnej woli. Raczej nie. Dobra. Poczekajcie sekundkę. Dobra, już jestem. Musiałam sobie wysmarkać nos. I co? I mamy tutaj te kryształki teraz. Mogę teraz już użyć tego? Teraz wystarczy wybrać. Mogę. Obserwacja 22. Mimo zaaplikowania większej niż zwykle ilości substancji toksycznych, obiekt nie wykazuje objawów przedawkowania. Sądzę, że jest to jeden z objawów mutacji, a więc mały sukces. Dzięki tej mutacji Jerome prawdopodobnie lepiej zniesie odtruwanie. Obserwacja 58. Czasem niepowodzenie jest początkiem sukcesu. Odkryłem metodę, dzięki której da się zastąpić jeden typ mutagenu innym, dodając do niego odpowiednie składniki. To wielki dzień dla nauki. Poza tym zauważyłem, że po dzisiejszej dawce mutagenów obiekt był bliski śmierci. Jednak nagle odzyskał przytomność i siły. Oczywiście nie w pełni, ale można powiedzieć, że wrócił do życia. Trudno powiedzieć, czy to wynik mutacji, czy też czysty przypadek. Trzeba będzie przeprowadzić więcej badań. No i to tyle. Wyjdź. Wystarczy już tego oglądania. Dobra, to co, idziemy po te jajka, nie? Już chyba tutaj wszystko zebrałam. Tu jest portal, ale to nas na razie nie obchodzi. My możemy tutaj przejść i podejrzewam, że będziemy musieli walczyć z tymi skolopendromorfami. Tragedia. Nie lubię ich bardzo. O, matka skolopendromorfica się... Matka? No chyba sobie żartujecie ze mnie. Biała wdowa. Może by ją tak, wiecie, przypalić na przykład. Wow. Wow, co jest? Dobra, opluła mnie. Ło kurde, dobra. To jednak kłenik. Wiecie co, zrobimy tak, że zmienimy olej, bo ona jest na 1000% insektoidem. Insektoidy. Ja w sumie mam o skolopendromorfach w bestiariuszu. Tak, insektoid. Gdzie jesteś? Tu jesteś. Dobra, widzę, że Irden na nią ładnie działa. W sumie nie dziwi mnie to. Wow, no paniusiu. Ona się rozszczepia, czy co ona robi? Wiecie co? Nie wiem. Co jest? Chyba nigdy nie lubił się bić z takim czymś. Ja tam jestem zdania, że najlepszy jest i tak Quen chyba. A nie, bo one są tutaj dwie.
na to wychodzi. Straszne to jest. Może jakąś petardą by w nią jebnąć. Nie wiem, czymś ognistym na przykład. Co mamy? Eksploduje ogniem. Wyśmienita gwiazda tańcząca na przykład. O Boże, nie mam zmienionej na petardę. Dobra, to nie ma chyba sensu. Dostać się do tych potworów to też jest żart. Najgorsze jest to, że te białe wdowy to są dwie. Mam już miecz zepsuty. To też rzecz do naprawy. Mam nadzieję, że mam w ogóle jakieś narzędzia, bo jak nie, to jestem w dupie. Dobra, mam. Nie chcę barwnika, Holender. No. Tragedia. Dobra. No tak wiecie, tak wychodzi pomału. Żeby do tego dziadostwa podejść, to naprawdę. Irytujące badziewie. Ja rozumiem, że gra mi proponuje Eden właśnie z tego powodu. Ale mi się wydaje, że tutaj większą robotę to Quen robi jednak. Chociaż nie, jak ona tak ładnie wpadnie. Dobra, biała wdowa. Wybacz, ale potrzebuję twoich jaj. No chodź, chodź. Nie, no dobra jednak, Irden jest cud miód. Od razu trzeba tak było zrobić. Skorupa potwora. A te jaja to gdzie mamy? Ja tędy przyszłam? Tak, tam jeszcze słyszałam jakieś jedno badziewie, także chyba tam będą jaja. O, nie jedno. Pokaż, co umiesz. Ała. Dobra, koleżanko, bo mnie wpieniasz. Dobra, poczekamy, że ona tu przyjdzie do mnie. Dobra. No bij ją. Czemu nic jej nie robię? Nie wiem, to było bardzo dziwne. Dobra, ta taktyka jest po prostu świetna. I my chyba mamy tutaj wreszcie jajo. Pięknie. Wezmę sobie tego więcej i wracamy, bo widzę, że już zmarnowaliśmy naprawdę kupę czasu. A tutaj mogę wyjść? Możliwe? Och, jak najbardziej. Gdzie to zaaplikujemy?
No to jest urządzenie profesora. Czemu nie mogę tego użyć? Tutaj się coś świeci, od tyłu musimy, dobra. Rozbierz się i uruchom aparaturę, Moro. Dobra, niech będzie. Bronię zdejmujemy. I wchodzimy. Intrygująca maszyneria. Czas się przekonać, czemu kargaje profesora podziałają na mnie tak, jak na jego syna. No nie podoba mi się to, no ale... Dobra, ogarniemy. O kurczę. Opuść laboratorium. No dobrze. To co, ubierzemy się z powrotem. A tutaj butki. Rękawice. No, załóżesz to. Spodnie. Ja pierdzielę, tak, mam teraz dwie pary spodni. Tutaj. 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 I jeszcze kusza nam została. To co, opuszczamy laboratorium. I chyba po zadaniu. Na to wychodzi. To teraz wam pokażę zaraz jedną rzecz. Mianowicie właśnie tutaj, jak mamy postać, to tutaj na samym środku mamy kwestię mutagenów. Jak weźmiemy sobie Y, to możemy sobie teraz wybrać konkretne mutacje. Ja się muszę zastanowić, w co tutaj najpierw zainwestować i co nas w ogóle będzie interesować. Jest tego troszeczkę. Możecie sobie poczytać. A my najpierw zainwestujemy w coś. Znaki mogą zadać obrażenia krytyczne. Gdy gracz zostanie zraniony w walce wręcz aktualny, przeciwnik otrzyma obrażenia o wartości 3. I tu jeszcze mamy na czerwono. To jest fajne, także myślę, że sobie zrobimy zbadaj mutację. Jak widzicie, do tego też potrzebujemy mutagenów. Krwawa łaźnia. Dobra. Moi drodzy, i tutaj możemy sobie tę mutację przypiąć. Tylko, że dopiero jak zbadamy ileś tam mutacji, to wtedy możemy korzystać z paru. Aktualnie korzystamy tylko z tej jednej mutacji. Dobra, moi drodzy, dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jest dosyć dłuższy od tego, którego planowałam, ale zrobiliśmy dwa fajne zadania. Dziękuję wam za oglądanie. Jeżeli wam się podobało, zachęcam was do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę montować dla was ten film, a w kolejnym myślę, że zajmiemy się jakimiś kolejnymi zadaniami na niższe poziomy niż nasz aktualny. Trzymajcie się i cześć!